Witam szlachetnych rodaków, mówi Beata Andreja z Wrocławia, ze stolicy Dolnego Śląska. Szczęść Boże! Jest 8 maja 2015 roku, znajdujemy się na ulicy Krakowskiej we wschodnim Wrocławiu. Z prawej strony jest kościół, a z lewej około 200 metrów szkoła podstawowa. Rejon tak zwanego potocznie na trójkąta bermudzkiego, czyli trójkątnego obszaru biedy i nędzy Polaków zamkniętych we Wrocławiu pomiędzy ulicami Romualda Trauguta, generała Tadeusza Kościuszki i Pułaskiego. Widzimy frontalnie opisany właściwie plakat wyborczy Komorowskiego, Felszczynukowicz, męża swojej żydowskiej żony, talmudycznej rodziny ubeckiej, wnuka mordercy polskiej szlachty Osipa Szczynukowicza, który szczyci się skradzionym po trupach nazwiskiem szlachty polskiej i rzekomo tytułem hrabiowskim. Tenże Bronisław Komorowski, beneficjent bezpośredni zbrodni smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, ma czelność kandydować kolejny raz na urząd prezydenta III RP, pomimo, że tak jak wszyscy posłowie i senatorowie, którzy głosowali za przemocową konwencją gender, jest od 18 kwietnia 2015 roku objęty infamią. Przypomnę, że Sejm walny na czwartej sesji nadzwyczajnej w Kętach właśnie 18 kwietnia 2015 roku podjął jednomyślnie stosowną uchwałę. Znajdziecie również te informacje na stronach Sejm Walny oraz Królewska TV, a także w pewnym sensie na stronach Sejmu III RP, na których ogłasza się głosowania. Za okrutnego panowania Komorowskiego, Felszczynukowicz i antypolskiej Platformy Obywatelskiej z antypolskim stronnictwem ludowym Sejm III RP uchwalił 567 ustaw w jednej kadencji, co jest prawdopodobnie rekordem świata, w tym kodeks wyborczy z 2011 roku, już wielokrotnie nowelizowany, którego antypolskim celem jest zabetonowanie sceny politycznej dla żydowskich partii reprezentowanych przez polskojęzycznych Żydów, którzy reprezentują antypolskie cele germanofilskich sionistów New World Order, NWO. 8 maja 2015 roku wyraźnie widać, że antypolskie ostrze sionistów jest skierowane głównie przeciw Polsce i Rosji. Polską racją stanu jest dążenie do zawarcia traktatu pokojowego 70 lat po II wojnie światowej, który zabezpieczy polsko-niemiecką granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Należne odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski w wysokości 1 biliona dolarów, czyli 1000 miliardów dolarów, oraz zwrot polskiego królewca wraz z okręgiem Polsce od Rosji. Rosja, spadkobierca ZSSR, okupuje Królewiec od 1945 roku, ponieważ alianci ulegli kaprysom Stalina i po raz kolejny zdradzili Polskę w Jałcie, jak w Teheranie w 1943 roku, gdzie po zamordowaniu generała Władysława Sikorskiego, głównego dowódcy Wojska Polskiego, Polskę pozbawiono reprezentacji i głosu polskiej racji stanu. Antypolska postawa aliantów 8 maja 1945 roku w Berlinie, gdzie podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, oraz na konferencji w Poczdamie, jest wielce naganna. Przypominam, że to właśnie Polska, a nie Francja, była czwartym co do potęgi militarnej aliantem w II wojnie światowej. Wkład Polski i polskich żołnierzy w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami
którego Dzień Zwycięstwa dzisiaj, 8 maja, w 70. rocznicę obchodzimy, jest przepotężny. Rano 7 maja nastąpiła bezwarunkowa kapitulacja Niemiec, podpisana przez generała Jodla i admirała Dönitza w kwaterze głównej generała Eisenhowera. 9 maja w obecności 4 alianckich dowódców ratyfikowano w Berlinie poddanie się Niemców. Ze strony Niemców podpis złożył generał Keitel. Witam Państwa z Wrocławia, ze stolicy Dolnego Śląska. Mówi Beata Andreas. Jesteśmy na terenie byłego niemieckiego obozu pracy przymusowej i zagłady dla Polaków, gdzie 70 kilka lat temu w Pasiakach Polacy pracowali dla Niemców na ich dobrobyt. No, wiem, że przy pracownikach pracy przemysłowej to nawet rok nie przeżywali ci ludzie. Nie chcemy wejść na teren. Jest to w tej chwili prywatny podobno teren, żeby nie narazić się na proces. Obejdziemy ten mur dookoła. Ja postaram się tak trzymać kamerę, żebyście Państwo dużo widzieli, ale żeby osoby postronne, chronimy wizerunek osób prywatnych, nie znalazły się w kadrze. Bo sprawa jest poważna, dlatego że odnosimy wrażenie często, coraz częściej, że nie wiemy, w jakim państwie Wrocław jest położony. I tu zakręciliśmy w główną ulicę Opolską, która później zmienia się w Krakowską. Przez ten komin się dymiło. Stary komin. Tu jest odnowiona część tego budynku. Staram się omilać szyldy, bo na balustradzie, na ogrodzeniu wisi bardzo dużo reklam. I dochodzimy do miejsca, które Państwu chciałam pokazać. Odnowione są również ceramiczne wzory na fasadzie. To jest główna część tego budynku starej pralni. Tak się na to mówiło jeszcze 20 lat temu. Obecnie znajduje się tu kancelaria wypasiona, którą naprawdę nie chcę mieć kłopotów, ale skoro już tu są, pod numerem 180 na Krakowskiej, to muszą się z tym liczyć, że Polacy będą pamiętać o tym. Przeczytam tą tabliczkę. W hołdzie polskim więźniom przebywającym na tym terenie w obozie pracy niewolniczej w czasie II wojny światowej, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Klub Ludzi ze znakiem P. Widzicie Państwo, jaka to jest mała tabliczka. Kto tutaj to widzi, kto tutaj o tym pamięta, czy dzieci w szkole, która obok jest, się uczą o tym obozie. Są informowane na ten temat, co tu Niemcy robili z Polakami. Retoryczne pytanie, bo tą panią dyrektor poznaliśmy niedawno. Jednym z moich filmów jest i apelujemy do władz miasta Wrocławia, żeby takie miejsca upamiętnić i w bardziej godny sposób i nanieść również na ocalić przed zapomnieniem. Bo Siemoniak, minister obrony o zgrozo narodowej, nie wiadomo jakiego narodu, w
wzywa tu Bundeswehrę na teren Rzeczpospolitej. Podlizuje się tym Niemcom 350 żołnierzy niemieckich Bundeswehry, czyli spadkobiercy Wehrmachtu. Ćwiczyło właśnie na poligonach w czasie jakichś manewrów NATO. I czy Państwo wiecie, że ci żołnierze zostają, czy wychodzą z Polski? A ten sprzęt, który nawieźli, zostaje tutaj, bo chwalą się. Później zrobię jeszcze już konkretny z internetu film na temat, czym chwalą się ci wehrmachtowcy co do tych manewrów w Polsce. I jak są bezczelni w inwazji na Polskę, nie pamiętając o tym, co Polakom zrobili i tak naprawdę co dalej robią. Bo jeżeli te miejsca pamięci, zagłady Polaków nie są upamiętniane przez 26 lat, PRL PiS nie zrobiło nic w tej sprawie, a wręcz odwrotnie, zaciera ślady po męczeństwie i martyrologii eksterminacji Polaków, to możemy spodziewać się, proszę Państwa, drugiej takiej katastrofy, która może być nawet jeszcze gorsza. Dziękuję na razie za uwagę. Mówiła Beata Andrejas.